Siemanko, z tej strony wasz chomik i lecimy sobie kolejną misję Klasztor z gry Soldiers Ludzie Honoru. Czekamy następna. W akcie zemsty za śmierć swoich kompanów 23. Dywizja rozniosła obronę na strzępy. Bitwa pod Szepel zakończyła się zwycięstwem Sowietów. Kiedy komisarz usłyszał o przejęciu wioski, pochwalił majora i jego ludzi, lecz przekazał im również pewne niepokojące wieści. Podczas ataku udało się nawiązać chwilowy kontakt z centrum dowodzenia. Właśnie stamtąd nadeszła informacja, że pilot samolota zawiadowczego dostrzegł Niemców rozładowujących duży transport na stacji kolejowej Prysip. Ta wiadomość oznaczała spore problemy dla otoczonej przez nieprzyjaciela 38. Armii Południowo-Zachodniej. Co ciekawe, według przekazanego raportu na stacji przebywał głównie personel zajmujący się rozładunkiem, natomiast nigdzie nie dostrzeżono czołgistów. Komisarz przewidział wspaniałe zwycięstwo. Czołgi nieprzyjaciela mogły zostać zniszczone jeszcze zanim dotrą na pole bitwy. Po krótkim wahaniu major przystał na ten pomysł, jednak nie z powodu obiecywanych przez komisarza medali. Major był po prostu niezwykle dzielnym człowiekiem, a przy tym prawdziwym komunistą, który zrobiłby wszystko dla swoich towarzyszy. 23. Dywizja opuściła Szepel i wyruszyła w stronę miejscowości Prysip, lecz prędko została dostrzeżona przez zwiadowców nieprzyjaciela i już wkrótce znalazła się pod ostrzałem myśliwców. Major zachował zimną krew. Wydał rozkaz schronienia się w pobliskim lesie. Niestety, było już za późno. Kontakt radiowy został zerwany, kiedy maszyna majora trafiona jednym z pocisków stanęła w płomieniach. Wróg eliminował jeden czołg po drugim. Kiedy tylko ogień płonących czołgów nieco przygasł, dwaj soldaty wrócili na miejsce masakry, aby udzielić pomocy rannym, lecz okazało się, że z całego plutonu ocaleli tylko oni. Soldaty przeszukali okolice, zbierając znaleziony ekwipunek. Nagle usłyszeli dalekie strzały i krzyki w ruskim języku. Podążyli w tę stronę i znaleźli ciała dwóch soldatów desantowych specnaza. Wyglądało na to, że wróg dopadł ich zaraz po wylądowaniu. Soldaty postanowili pomóc pozostałym przy życiu desantowcom, aby pomścić swoich poległych towarzyszy i odpłacić wrogowi za śmierć majora. Pozostałości 23. Dywizji Pancernej dopalają się przy drodze. Atak na kolejny zaalarmował pobliski garnizon, który natychmiast rozpoczął przeszukiwanie terenu w nadziei, że ktoś przeżył masakrę. Wygląda na to, że wróg dał się również we znaki soldatom specnaza. Znaleźli oni chwilowe schronienie w pobliskim klasztorze, ale nie mogą zbyt długo odpierać zmasowanych ataków wroga. Zapisujemy. Co by tu dać jako na zapisanie? Dajemy klasztor. Zapisz. Zapisujemy, idziemy walczyć. Tego trzeba trafić. Klikamy spacja i on się nam na ziemi kładzie. Jeśli coś może się nie udać, niech żyje
Szybko uciekamy, uciekamy! Uciekamy! Zapisujemy kolejny raz, klikamy 2, zapisz i lecimy. Chyba potrzebuje treningu na silnicy. Raz się żyje. Pokażemy wam, kto tu rządzi. Dostał jeden. Rach, ciach, ciach. Bum. Wow, jaki granat. Tak, bierzemy. Tak. Czekamy. Nie, ta broń jest... Tupy. A możemy wziąć na chwilę. Rozładujemy. Niepotrzebny nam ręczniak w ogóle. Boże, gdzie ta broń? O nie, zabili mojego. Dawaj, blast, blast! Niech żyje rewolucja! Za ojczyznę! Niech żyje rewolucja! Do ataku! Jeśli coś może się nie udać, totalna masakra! Pijemy. Bum. I bum. Do ataku! Do odważnych świat należy. Idziemy po naszą broń. Za ojczyznę, za Stalina! Tu jest nasz hemofon. Pokażemy wam, kto tu rządzi. O. Tutaj ma ten. O. Jaka zajebista broń. Bierzemy ją. Te granaty nam niepotrzebne. Potrzebna nam ta broń. Bierzemy sobie amunicję. I zbieramy ammo.
fajne granaciki. Tu będzie nasza broń. Bierzemy sobie taką tarczę i nawalamy. Dojrzyj do spadochroniarzy i pomóż im pokonać Niemców. Ktoś tam miał jakiś granat przeciwpancerny. Ale który? A, chyba już wiem. Ktoś tu się chowa w krzakach. Niech żyje rewolucja! Pokażemy wam, kto tu rządzi! I wracaj. Trochę będzie skomplikowana misja. O, o ten właśnie grat mi chodziło. Co to ma jeszcze fajnego? O wilku mowa. Zapisujemy. Zapisz. Rzucam sobie koktajl Mołota na ten czołg i sobie się podpali. Możliwe! Chyba zapędzili nas
w kobrzycha, zakręcili nas w kobrzych nóg. Cieszę się. Co za pecha, smierdzi. Na masakra! Do ataku! Do odważnych siatek! Jaka ładna eksplozja. My mamy full. Bierzemy sobie następnego. Pistolecik nam niepotrzebny. Mamy kul. Idziemy kraść amunicję. Ten ma fajnie. O Boże, czołg! Nie zbieramy amunicję, co mamy tu robić? Zbieramy sobie granacika. No i to wszystko. Idziemy tutaj. To bym się przydał jakiś granat. O.
mojego strzelają. Czytaj. Niestety muszę, bo czołg mi rozwalił ten. Czytaj. Jeśli coś może się nie udać, i co teraz? Będzie jakiś motor. Nie pali się. Tak, okej. Jeden pójdzie na drugą stronę, który mnie uratuje. Płynie się pokierę. Idziemy na drugą stronę. Do ataku! Czołg się pojawił, co za pech. Kurde, jakby tu wejść? Zapisujemy. Trudna sytuacja.
Trójkę. Bezpośrednie niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Jednak w okolicy nadal przebywają wysyłki faszystów. Ranny desantowiec posiada ważne informacje dotyczące jego misji. Soldaty nadal walczą. Pomimo wcześniejszego zwycięstwa Szefel, 23. Dywizja została zaatakowana na Daru... Co jest grane? No, teraz jest okej. Może teraz coś wyjdzie. Który ma ten granat? Ten. Niech żyje rewolucja! Za ojczyznę! Za Stalina! Niech żyje rewolucja! Teraz to gitara. Zapisujemy trójeczkę i idziemy na wojnę. Pokażemy wam, kto tu rządzi. Niech żyje rewolucja! O wilku mowa. A? I co teraz? Nie, no uciekamy, no. Ja mu granata rzucę. I mu koła wyrwie.
Niedługie żwa rzuciłem granat. I dokładnie o to mi chodziło. Niech żyje rewolucja! Trafili mnie! Pokażemy wam, kto tu rządzi! A? I co teraz? Cieszę się, że i teraz sobie pozbieramy amunicję. Gdzie mój hełm? Przeprowadź spadochroniarza w bezpieczne miejsce za rzeką. Tutaj. Do ataku!
За ojczyznę! За Сталина! Niech żyje rewolucja! Wszystkie granaty przeładujemy. Tu będą bandaże 2 razem 10 po 5 w dwóch rzędach. Pokażemy wam, kto tu rządzi. За ojczyznę! За Сталина! Niech żyje rewolucja! Do ataku! Pokażemy wam, kto tu rządzi! Do ataku! Do ataku! Do odważnych świat należy! To się potem pozbiera. Przeładujemy. I szukamy. Zostawimy. Proszę, będzie tutaj. 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 Niech żyje rewolucja! Raz się żyje!
ojczyznę! Za Stalina! Za ojczyznę! Za Stalina! Części pozbieramy w kolejnych misjach. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Шибчей, шибчей. Час нагли. Давай, 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 давай. Лесин, давай, давай, шибчей. Покажемо вам, кто тут жонди. Раз ще жия. Місія виконана. Jeżeli вам мой odcinek się spodobał, то koniecznie zostaw łapkę w górę. Komentuj. Subskrybuj mój kanał chomikowski. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.